Ulica Strzelecka na odcinku od Urzędu Gminy do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza będzie jednokierunkowa. Podobnie ulica Sienkiewicza na pozostałym odcinku, a więc od skrzyżowania z ulicą Brzechwy aż do Strzeleckiej. Zmiana ma spowodować większą ochronę zabytkowego drzewostanu w tym rejonie. Jest to Aleja Jaworowa. Ma dalszy ciąg też na ulicy Strzelnica. I po prostu dwa samochody mijające się najczęściej powodują drobną kolizję, to znaczy często drzewa ulegają uszkodzeniu. Jest to przede wszystkim właśnie ta główna przyczyna tego, żeby ochronić ten ostatni piękny drzewostan w Kościerzynie. Wkrótce rozpocznie się remont ulicy Skłodowskiej. W tym rejonie można się więc spodziewać korków. Mieszkańcy obawiają się, że teraz będą mieli trudniejszy dojazd do swoich domów. Władze miasta uspokajają. Nie będzie tak źle. Sądzę, że nie wpłynie to na większe utrudnienia. Na pewno będzie gorzej przejeżdżać w obrębie ulicy Skłodowskiej. Z tym, że chcę zaznaczyć od razu, że ulica Skłodowskiej będzie remontowana pod ruchem. To znaczy, że będziemy po prostu pracę wykonywać, samochody będą mogły jeździć. Mogą być wahadła, to znaczy momentami wstrzymywany ruch, natomiast nie planujemy absolutnie wyłączać całymi odcinkami ulicy Skłodowskiej. Zmiana organizacji ruchu kołowego na części ulicy Strzeleckiej oraz Sienkiewicza wejdzie w życie już od przyszłego poniedziałku.